Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż i zapraszam Was na kolejny odcinek z Discanines PlayStation 4 Mass Transit. Dzisiaj jest odcinek 50, dzisiaj mamy oczywiście też jeszcze Green Cities. Wczoraj dla Was to jest wczoraj, dla mnie to jest dzisiaj. Miał być live, ale ty pierwszy raz live się nie odbywa przez to, że nie ma internetu. Internet był w świetnej formie, miałem ponad 10 megabajtów na sekundę, megabitów na sekundę, zazwyczaj jest to 2 i wtedy próbuję. Ale koniec końców i tak mi się nie udało. Czemu? Ponieważ serwery YouTube'a i PlayStation całkowicie nie odpowiadały i nie chciały współpracować. Jedyne co mi się udało nagrać, to pokazałem wam, że to nie działa i tyle, i tragedia jest. Miejmy nadzieję dzisiaj, że w poniedziałek pojawi się live'ik. Natomiast co do niego, to jeszcze będą jakby coś, jakieś filmy informacyjne, ankiety i takie tam. Nad nim to jeszcze będę się zastanawiać, czy się pojawi i jakie będę mieć plany na najbliższy tydzień. Dobrze, ale tak. Jakby się miał pojawić live'ik, to ja dzisiaj nie będę zajmować się tym, czym miałem się zająć. A mianowicie jest jedna rzecz, faktycznie fajna, którą trzeba będzie postawić na live'ie, nie na niczym innym. Czyli miejsce oczywiście wystrzelenia, tutaj to się nazywa platforma startowa ChipX. Tego nie będziemy dzisiaj budować, bo tak jak mówię, to nie jest dzisiaj live. Na live'ie to będzie o wiele fajniej, też więcej ludzi będzie oglądać, więc proszę. Tego dzisiaj nie robimy, natomiast dzisiaj zajmiemy się tylko nie czymś innym. Ogólnie rozbudowa miasta, ale w istnie Green Cities w sobym stylu. Tak, a dzisiaj ma się pojawić z tego co wiem live'ik z Minecrafta, jeżeli chcieliście w ankiecie. I tak, podobno jakaś tutaj fala tsunami nam płynie, ale ona jest tak tragicznie słaba, że w zasadzie tutaj nie ma co się bać. Ja tak naprawdę jej w ogóle nie widzę. Bo jest bardzo mała skala, bo jest 3,2. Ale włączymy katastrofy na najbliższą, największą moc, aby jakiś byśmy tutaj w końcu zapoznali się. Dobra, no i tak. Tu mamy tutaj naszą nową dzielnicę. Taką bardziej tutaj, no zresztą sami widzicie mniej więcej jaką. I tak, ogólnie w naszym mieście byśmy przełączyli wszystkie autobusy na biopaliwo. Bo to według mnie jest dosyć dobry początek. Tak. Dobra, to teraz tak, znajdź tu kurczę, inną jeszcze zajezdnię. Pierwsze, jak to zajezdnie wyglądają? Pamiętam, że jakąś jedną chyba postawiliśmy. Chyba, że nie. Chyba, że to nie w tym mieście. Znaczy, na pewno ja stawiam swoim własnym, green seatowym, ale... Okej, dobra, tu możemy postawić. Wywal to. Postaw to. Swoją przy okazji jeszcze mniejsze to. To akurat to już w ogóle jest fajne. Mniejsze, lepsze, fajniejsze. Dobra, tutaj możecie się budować. Dalej. Czyli to jest taki niebieski. O Boże. Taki niebieski to będzie trudno znaleźć na tej mapce. Gdzie mogliśmy jeszcze... No, jak zaczynaliśmy nasze autobusy, czyli tutaj na pewno. Autobusy, proszę bardzo. Swojego tutaj możecie się budować dzięki temu. Tak, to jest jakiś mały handel pewnie, tak? Dokładnie. Tak, dzisiaj sobie zbudujemy jeszcze trochę linię metra, bo tym się też bardzo dawno już nie zajmowaliśmy. I czy gdzieś mamy jeszcze jakąś zajezdnię tych autobusów? Bo szczerze powiedziawszy wam nie powiem. Naprawdę, bardzo chętnie bym stwierdził, czy mamy, czy nie, ale ja nie pamiętam. Autobusami to ja się naprawdę już dawno nie zajmowałem. Jedyne miejsce, które mi przychodzi faktycznie, gdzie mogłoby być jakaś jeszcze pętla, to jest gdzieś tutaj, w tym przemyśle, ale tutaj nie widzę żadnego tego typu rzeczy. Tu przebudowaliśmy. Tutaj nie widzę. To chyba wszystko by było. To byłoby naprawdę chyba wszystko. Tak mi się coś wydaje. Tak, i dziś się zajmiemy parkiem centralnym. Może od tego byśmy w sumie zaczęli. Dobra, no to tych ogólnie parki zajezdni autobusowych mamy bardzo mało. Tak, dzisiaj się zajmiemy parkiem, a park znaczy, że będziemy się dzisiaj tutaj kręcić. Ale tak, zanim to, mamy lekki pobyt na przemysł, czyli na biura w skrócie. Mamy milion forsy, co znaczy, że będziemy szli w kierunku arcydzieł architektury. Zwłaszcza tego nowego, ultra nowoczesnego, no właśnie. To też. I tak. Zobaczmy jakie budynki, bo tu ogólnie tutaj mamy teraz bardzo dużo tych budynków, które się pojawiły. Ale do arcydzieł architektury. Tak, mamy na pewno stację badania klimatu. A już wiem, co mi się przypomniało. My tu chcieliśmy postawić tam taki jeden fajny budynek. Dobra, zaraz sobie będziemy próbować. Wielka galeria handlowa. Możemy postawić. I na pewno parę stąd, no dokładnie. Mamy na przykład Katedrę Obfitości i Teatr Cudów. Teatr Cudów to można byłoby wręcz gdzieś postawić tutaj. Zwłaszcza w tej nowej tutaj dzielnicy. O,
tej tutaj, bo oni to tutaj mogą być, bo wiecie, oni są tutaj od nowych technologii i tego wszystkiego, więc w sumie to do niby pasowało. Proszę bardzo, macie teraz cudów. Chociaż macie, czekajcie. Oni są tutaj tacy bardziej aj, ale dobra, już jak już, nie to. Jak już robimy teraz cudów, to nazwijmy go chociaż po ludzku. Oczywiście, mam nadzieję, że nikt z was tam, tam który mi wymaga, nie jest stamtąd. Ale tak to według mnie powinno się nazywać. Jak już teraz cudów, no to proszę bardzo, to jest same. Dalej. Przemysł, wszystko się tutaj wypełniło ładnie w miarę. I tak, tutaj będziemy chcieli wstawić nowy monument. Nowy, piękny monument. Oczywiście możecie się domyślać, o którym mówię. Mówię o tej rakiecie. Bo to jest po prostu przepiękny budynek, żeby go tu nie wstawić. To jest po prostu... To jest zdrada wręcz, żeby go tutaj nie postawić. Jedyne gorsze to jest, jak my tutaj to wstawimy. Bo tak, mamy tutaj właśnie te drogi wszystkie. Mamy stację kolejki. I chyba tego trzeba będzie zacząć. Tą stację kolejki trzeba będzie całkowicie wywalić. Kupmy, to możemy wywalić stąd. Bo śmieci teraz możemy zupełnie inaczej tutaj teraz odgrywać. Dobra, czekajcie, wybórzmy te wszystkie budynki na razie. Później będziemy myśleć o tym, jak to tutaj wszystko poustawiać. Czekaj. Wyrównajmy tutaj teren, dobra. Wyrównaj, ciach. Tutaj się tam będziemy z tym jeszcze z nimi będziemy w kontakcie. Tutaj, dobra, nie to chciałem wcisnąć pauzę. I tak, tutaj sobie przeniesiemy po prostu. Tak, bo tutaj to ogólnie to właśnie. I tutaj. Tutaj bardzo to jechało do góry. Teraz to sobie przeniesiemy i może trochę z tym powalczymy. Z kolei teraz będzie tutaj zjazd w kosmos. Ale no dobra, zobaczymy. Natomiast tutaj postawimy sobie, o dokładnie. Ale z drugiej strony, tu jest jeszcze jeden budynek, który też byłoby naprawdę bardzo fajnie postawić. Mówię oczywiście Instytut na... I tu jest ten problem, ponieważ te dwa budynki by tutaj naprawdę idealnie pasowały. I to jest duży problem. Bo bym tutaj, jak gdybym mógł, a niestety będę mógł, to bym wstawił tutaj obydwa. Za mało ziemi. No ma, to weźmy trochę ziemi. Oczywiście wszyscy mam nadzieję, wiemy skąd się bierze ziemia, no dokładnie. Stąd. Siła jest maksymalna, tak? To bardzo powoli tyle idzie. Olegie może stąd. Coś zwolnili, czy nie? Po tym update'cie, dobra, nieważne. Mamy trochę już tej ziemi, więc powinno ujść. Tak, tylko tutaj jest nasze tory od kolejki, ale my nie będziemy tutaj dużo tego ogólnie przestawiać. Tylko to troszeczkę. Nie. Tutaj na takiej wysokości, bo tutaj co prawda tak wiem, trochę to inaczej wygląda, ale dobra. I teraz tak. Wyburzamy tą drogę. Mówię wyburzamy, to wyburzamy. Tą również. Tu te wszystkie budynki trzeba nie przesunąć. To jest akurat najmniej fajne. Ale jak już poprzesuwamy, to będzie całkiem później z górki. Mówiłem, że przecież dzisiaj Green City będziemy się zajmować. Tak, ale później pójdźmy do tego parku, naprawdę. Chciałbym bardzo, żebyśmy dzisiaj się tym zajęli. A nie w kolejnym materiale. Dobra, no i tak. To ciebie tu przesuniemy do przodu, no bo co tu dużo nie mówić. Ty naprawdę tutaj całkiem pięknie wyglądasz. Tak samo ty będziesz tu z przodu. Tutaj to będzie trochę inaczej postawione. To wyburzymy. Niestety jeden uniwersytet poszedł z dymem. A, to jest węższe. Ej, czekaj, to może się dogadamy. Dobra, to jeżeli to jest węższe, bo to jest taki kwadrat, tak? No tak można by wręcz powiedzieć. Tutaj można zrobić przejścia podziemne pod tym wszystkim. Ale nie, dobra, bez przesady. To tak, ciebie przesuniemy tutaj, w bok. Pierwszy nasz, o, proszę bardzo, przyjazne nauce, dostałem trofeum. Ale tutaj oczywiście nie gram na trofea, tylko na... No nieważne, na coś innego. Okej, dobra. Rzeczywiście jest bardzo długi ten budynek. Ale nie aż tak długi. Weź się zdecyduj, jaki to jest długi. Dobra, taka długość twoja jest. Tak. Ja już widzę, tu będziemy trochę zmieniać jeszcze. Ten budynek przesuniemy sobie faktycznie tutaj do boku teraz, skoro możemy. I tutaj mamy teraz bardzo dużo wolnej przestrzeni z tyłu. Dzięki temu. Co oczywiście jest bardzo dobre. Nie to, żebym się skarżył, tak. Tu sobie zrobimy taką drogę i tu sobie ciebie
się nawet tu podłączyłeś, ale jak będziesz tu bardziej przy tej drodze, to też chyba nie będzie ci smutno. Podłączmy tutaj naszą kolejkę linową. Jeszcze raz. Ty byłeś podłączony z tym. Proszę bardzo, jesteś z powrotem połączony. Tu trochę skosisz tą grunt tutaj, ale tutaj tym się jeszcze zajmiemy, aby tu trochę to obniżyć. Tak? Czekaj. Nie to. No to, w sumie to. Tak, tu jest jakaś... Jakieś takie coś się tu zrobiło, ale dobra, nieważne. Mamy na pewno nasz już tutaj uniwersytet postawiony. To jest najważniejsze, to jest jeden z ważniejszych. Dalej, mamy tutaj to. Tylko teraz sobie wzupmy, żeby tutaj nie było przepaści od razu, jak oni tutaj przychodzą, nasi studenci, bo też nie chcemy, żeby ginęli od razu, jak tu przyjdą, tylko chwilę później. Jesteśmy przecież bardzo kulturalni. No, i dalej. Nasz monument. Czyli mówimy oczywiście o tym. Jak my to już go postawimy, to jeszcze tego nie wiem, ale... Ale wiem, że go tutaj wstawimy. To jest pewne. I nawet widzę, jak go tu postawimy. Kurczę, tu będzie naprawdę duże miejsce. Tu będzie można... W sumie tutaj, nie, dobra, tu będzie mało miejsca. Jak teraz sobie pomyślałem o tym, co tu my jeszcze będziemy teraz wstawiać, to będzie rzeczywiście mało miejsca. Dobra, postawmy najpierw ten budynek. Będziemy mieli już jedno z głowy. Czy wy pamiętacie, że my mieliśmy milion forsy? Ile ten budynek kosztował? 600 tysięcy. Ile ta szkoła kosztowała? Bo zaczynam się zastanawiać. 90 tysięcy. Uniwersytet kosztuje 75. No dobra, powiedzmy, że dużo wydaliśmy. Naprawdę dużo wydaliśmy. Co to było? A, to tsunami, które do nas płynie tam. To jest chyba do tsunami, czy nie wiem? Nie wiem. Ja jakoś go nie widzę zbytnio. Nic jeszcze nie... Nic jeszcze jak dla mnie nie zaatakowało. Dobra. To tak, przenosimy sobie naszą stację. Tą. I nasza kolejka, ta jednoszynowa, będzie po prostu jechać teraz tędy. Ludzie tędy. No bo nie mogę wymyślić prostszej metody niż po prostu czegoś takiego. A chyba się zgodzicie, że jeżeli będzie jechać w ten sposób, to to nie będzie złe. Gorsze jest coś innego z tego, co widzę. Także musimy tu zrobić drogę jednokierunkową, to po pierwsze. A po drugie tutaj, nie wiem, czy ta kolejka tak dojedzie tutaj. Najwyżej z drugiej strony będzie? Może być jakby coś z drugiej strony. Dobra, z drugiej strony widzę, że chcesz być. Okej, dobra, w sumie bym to mówił nie. Proszę bardzo, jesteś z drugiej strony. Tutaj co jest? Nie wiem, nie rozumiem. I nie wiem, czy chcesz zrozumieć. A, dobra, więc tutaj jest. Tu jest nasz przystanek. Dobra, tak czy siak. Wróćmy do naszej... A nie, my tego nie mamy tutaj, o Boże. No dobra, no to będzie trochę bardziej ciekawe tutaj ta kolejka jechać, a mianowicie musimy tutaj przebudować to trochę. Bo pomysł był, jak może domyśleliście się, że tutaj zmienię po prostu drogę jednokierunkową i tu się wszystko mi uda, tak? I oszukam system. No niestety systemu nie da się oszukać, znaczy nie da się aż tak łatwo oszukać. I zrobimy to trochę inaczej. Czyli, po pierwsze, robimy sobie tutaj drogę. O, w ten sposób, dobra. Teraz stawiamy sobie tutaj to, dobra. Wyburzamy tą drogę. On jest cały czas zachwycony, że tutaj jest postawiony. Dalej, tutaj dajemy sobie nasz recykling, bo musimy go tutaj postawić. Dalej, to ulepszamy sobie do naszej tej podstawowej drogi. I budynki, jakie tutaj trzeba postawić. Czyli na pewno klinika. Nie wiem po co, ale dobra, nie będzie. Dalej, fire station, jakby tutaj zaczęło się coś kopcić. Policja. Krematorium. Tak, to nie mogę tego zapomnieć. Jak raz zapomniałem. I właściwie to jest tyle. Jeśli coś tutaj możemy jeszcze faktycznie postawić, to albo poczekajcie, jakiś mamy budynek jeszcze taki fajny, co tutaj można by postawić, by ładnie wyglądał. Mamy teatr. Nie zmieści się. Katedra by tu naprawdę bardzo fajnie wyglądała też. Kino, nie. Ratusz miejski. Oj, to byłoby dla niego idealne miejsce. Jeżeli wiecie, co on myśli. A, mamy jeden budynek. Ojejku. Tylko on też nie jest taki mały. Mówię tu oczywiście o stacji badań nad klimatem. Ale my ją tu moglibyśmy w sumie zmieścić. Dobra. Wybórz to. Ile ona kosztuje? 65 tysięcy chyba nie jest aż taka droga.
Nasza kolejka jednoszynowa, jak możecie się domyślić, będzie zupełnie inaczej jeździć tutaj. No ale tak, to musimy wyburzyć. A nie. My nie możemy aż tego tak bardzo wyburzyć. Mamy tu w końcu tą stacyjkę. To jeszcze stawia nas w gorszej sytuacji, ale czekaj, zerknijmy. No nie, dobra, nie jest aż tak źle. Na pewno trzeba wyburzyć to. I trzeba tu trochę wyrównać teren. Ciekawe, czy tam ziemi starczy. Nie, jasne, że nie. Ale zobaczmy, czy może byśmy mogli już to postawić tutaj. Moglibyśmy. Świetnie. No, ale tak czy siak musimy jeszcze pobrać trochę ziemi, bo tutaj nam nie wejdzie już. O, dobra. Tutaj nic by nie było, my to później wyrównamy, żeby to ładnie wyglądało. Tylko póki co to jest najbliższe miejsce, z którego mogę legalnie sobie zabrać ziemi i nikt nie, nie wrzeszczy na mnie, tak? Później będziemy tam już z innych miejsc ciągnąć, ale póki co. Dobra. Proszę bardzo. A, forsy się skończyło. No tak, w sumie postawiliśmy ten łunek. To mogła się skończyć. Dobrze, wracając do meditum. Mamy tutaj do postawienia jeszcze dwa budynki. Policja, to jest niestety potrzebne dosyć bardzo. I krematorium. Aha, i tu musi być ta droga jeszcze, tak? Tutaj jeszcze lepiej. Dobra, ale tutaj po prostu tą drogą to nie jest aż tak źle. Bo tu my ją wykorzystamy. Ale okej. Okay. Chyba, że jej nie wykorzystamy. Nie no, wykorzystamy. Mówię, że wykorzystamy, to wykorzystamy. Tylko tu zrobimy tak. Zrobimy to znowu na moje triki. Triki, lidiki. Czyli robimy to tak. Tak, dobra. Jesteśmy już u celu, stawiamy policję, jak mamy force, przyspieszmy czas. Bo to jest już trochę przesada, żebym nie miał force. I ty nie masz wody. No bo to jest większa przesada. przyznaję ci rację, to jest większa przesada, żebyś nie miał wody w moim mieście. Stawiamy tu ciebie i pozostaje nam pytanie, gdzie postawimy krematorium. To tak. Ogólnie tu jest dużo wolnej przestrzeni. Nie to, że coś, ale tu jest naprawdę dużo przestrzeni. Więc tak, mamy tutaj fire station. Możemy fire station wyburzyć na chwilę, żeby nie było. To jest na chwilę. Tu przestawić, tu postawić. I tutaj postawić. Fire station będzie. Gdzie on będzie? Poczekaj, zapisywanie. Tu będzie. Tam jakieś będą jeszcze ścieżki, żeby nie było, że tak będzie wyglądać. I tu będzie krematorium, jak. Ale do krematorium to już potrzebujemy trochę więcej forsy, więc na to poczekamy. Ajta. Marudzisz, że jakiś tsunami, jak żadnego nie widzę. Jakby było prawdziwe tsunami, to byśmy już przekierowała tam, gdzie jest tsunami, a z tego co widzę, jeszcze tego nie zbierać. Dobrze, policja powinna działać, wszystko powinno już działać. Krematorium rzeczywiście może nie mamy jeszcze, ale te czasy minęły. I teraz najtrudniejsze, czyli oczywiście nasza kolejka, która tutaj będzie jechać. O Boże, Dobra, dalej, tu sobie zrobimy trochę inaczej. Bo tak, tutaj to jechało inną drogą. Teraz tu będzie musiało jechać. No w sumie to jakoś tak. Bo tak, bo tutaj jest ta stacja badań. I ja zbytnio nie wiem, jak można nad nią jeździć. Ale z tego co chyba zauważyliście też ze mną, to już wiemy, że nie da się zbytnio nad nim jeździć. No cóż, takie życie. Nie jak modlicie. I tutaj będziesz jechać. I tu będzie po prostu zjeżdżać. Okay, czy on jedzie? Tak, on jedzie za wysoko. Tego się bym nie spodziewał w tej kolejce. Żebym jechał za wysoko. Bo ona tutaj jedzie dosyć nisko teraz. Dobra, tak czy siak. Obniż się tutaj trochę. Dobra, doskonale. I tu zjeżdżasz. I tu się dopiero zaczyna zabawa, ponieważ ty musisz tu zrobić, że tak powiem, leciutki zakręcik. Później ten leciutki zakręcik schodzi w dół. Już chciałem się zastanowić, co to właściwie tak jest, ale chyba widzę, że wiem, co to jest. I tutaj musisz wykręcić. Bardzo ciekawie wykręcić. Okej, dobra, tu wykręciliśmy.
The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Nie gadaj. Residents should avoid roads and waterfronts. Dobra, słuchaj, tsunami. Już ci tłumaczyłem, że te tsunami to lipa, tak? Peace of mind for when you rest in peace. For a small monthly sum, you can spend your final years knowing that Final Insurance has everything taken care of. Final Insurance. Tak, wejdziesz mi tutaj czy nie? Ewidentnie nie ma jakiś problem, ale spokojnie z tym możemy sobie poradzić. Chcę tu zrobimy sobie teraz coś takiego. O, dokładnie. Później. Tutaj trochę w dół. I tutaj musimy zjechać ewidentnie w dół. Albo mi się nie uda po prostu. Zwykła odległość. Aha, ja tu kręcę tym drugim, a tu zwykła odległość. Dobra, czekaj, nie, ewidentnie tutaj mamy inny problem. Wtedy się zwie, że to musi inaczej jechać. O, dokładnie. Teraz to ja mogę pogadać z tobą. Zbyt mała odległość. Zbyt kurde mała odległość. No tak, okej. Nie dość, że dzisiaj mi się live nie udało. To jeszcze mi tu będziesz marudzić na zbyt małą odległość. Słuchaj, jak ty się nie uspokoisz, to ja cię za chwilę tutaj... Będziesz mieć ze mną problem. Tak to by się wydarzy. Zbyt mała odległość. O, no, w końcu. Aha, i teraz jesteśmy za wysoko z kolei. I teraz będziemy tak po kolei całą tą trasę teraz naprawiać. Bo będzie wszędzie źle. Nie, ja nie mogę. Że też... Cicho, tsunami nie ma żadnego. Zrzędzisz. Dobra, czekaj. Ja spróbuję to zrobić. Nie to, że ja to zrobię, bo nie jest to takie łatwe niestety, jak widzę. Ale let's try. Która w końcu droga? Dowolna. To czemu to nie chce dowolną nawet wejść? Jak dowolną nawet nie chce wejść, to już jest coś nie tak. Teraz to już wszystko będzie nieprawidłowe zaraz. Dobra, czekaj. Zrobimy to inaczej. Czy ty byś mi tu łaskawie... Musimy zrobić to niestety na stary trik. Czyli, że zajmiemy tak, jak tego się nie powinno robić. Nie, chyba, że to... No ja nie mogę. City Skylines, ty mnie zaczynasz powoli dobijać. Ja próbuję. Tak. I nic. Nic. Żadna opcja ci nie pasuje. Nie, no, to był zły pomysł, żeby tutaj dojeżdżać, ale dobra. Zbyt mała odległość. Jest po prostu strasznie... No ta górka nie jest idealna pod tego typu rzeczy tutaj. Ewidentnie to mogliśmy teraz zobaczyć. W sumie to ja też nie mam zbyt pomysłów, jak on by tu faktycznie mógł tu skręcić jeszcze tak bardzo. Ale dobra, zrobimy to w wersji City Scanners, jakby to chciało. Proszę bardzo. Można. I dość. Kończymy, bo ja chcę zrobić coś innego jeszcze. Dobra, nie. Ale bez przesady. Proszę bardzo, zrobiliśmy. Jak ktoś komuś się nie podoba, to niech idzie. Niech sparmęczyło. Czy tu? Nie. Dobra. Ta linia kolejki się zepsuła, że tak powiem. Więc trzeba ją naprawić. Naprawia się ją w prosty sposób. Jedziesz tu. Aha, dobra, czekaj, zacząłem z złego miejsca oczywiście. Jak zazwyczaj. Jedziesz tu. Jedziesz potem tu. I później wracasz. Przez tą stację. Tu na szczyt. Dobra, dziękuję bardzo. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Jak tam te tsunami? Bo nie widzę go coś. Ktoś po prostu gra zbugowała, czy co?
Dobra, przejdźmy do tego parki i placa, tego czym się chcieliśmy dzisiaj zająć w dzisiejszym odcinku. Mamy 305 tysięcy, to powinno nam wystarczyć. Tak, musimy wyburzyć po pierwsze tę drogę. Będzie zabawa. Ta droga będzie jechać pod spodem, żeby nie było, że jej tutaj w ogóle nie będzie. Ona tu będzie, tylko że jej tu nie będzie. Możemy postawić park centralny i do tego dzisiaj dążyliśmy oczywiście. Bardzo. Proszę, bardzo. I to jest to, od czego dzisiaj zaczynamy, ponieważ my tutaj będziemy teraz w tym kierunku robić nowe części. Tu będzie nasz stacja startowa, skąd będą nasze rakiety startować. I tego typu różne rzeczy. Dobra, tutaj, proszę bardzo, ładnie wszystko wyrównamy. Tak, tam jesteśmy w ogóle z czasem pewnie tragicznie, co nie 25 minut, no dokładnie. A my dopiero doszliśmy do tego, czym się mieliśmy zajmować w dzisiejszym odcinku. Słuchaj, dokąd idzie to? Aha, okej, dobra, ważne miejsce idzie to. Już tak zastanawiałem, pewnie jakieś bardzo mało... Pewnie w ogóle to nikogo nie interesuje, a to nie, jednak nie. Dobra, i tak, i tu jest ta droga. I niekoniecznie my musimy się tutaj nią sugerować, że tutaj musi teraz ta droga tak iść. Jednakże ten tunel będzie po prostu w innym miejscu schodzić i tyle. No, może być nawet w ten sposób. Dobra, ale tak, tu było przejście dla pieszych. I ono się usunęło w tym momencie. Tak samo tutaj ta ścieżka mnie w ogóle nie rozpieszcza swoim wyglądem. O, dobra, o wiele lepiej. To, co było przed chwilą, to było po prostu... Nie, nieważne. I tak, tutaj zrobimy sobie drogę. Dookoła kto będzie jeździć. Pomysł był ogólnie taki, żeby tu puścić tramwaj dookoła. I ja jeszcze to rozważę, bo to jest dobry pomysł. A póki co będzie tutaj po prostu z drzewkami. Tam, gdzie się da. To będą po prostu drzewka i tego typu rzeczy. O, dokładnie. Będzie tutaj taka po prostu uliczka z drzewkami. Nie wiem, czy jakieś są inne wejścia poza tym głównym, ale mi się wydaje, że chyba nie. I proszę bardzo, z drzewkami. I tu będzie dojazd do końca. O, idealnie. I tutaj dojście będzie. Dobra, i teraz tak. Najgorsze, czyli ta autostrada. My ją właśnie przed chwilą... No właśnie. I ona tak nie może być. Ona musi tutaj być. Ale żeby nie było, że tutaj ta dzielnica będzie się tak tylko i wyłącznie pod to stworzona, to my tutaj tym się zaraz zajmiemy właśnie, żeby to tak nie wyglądało, chociaż tak będzie. Tutaj, proszę bardzo. Tutaj będą ogólnie biura i domki. Więc tu handel nie sądzę. Na handel mamy dużo różnych innych jeszcze przewidzianych miejsc, więc... Dobra, tak. Tutaj dotąd będzie max właśnie ten dojazd, aby tutaj się to tak zbytnio nie zastrzeszczeniło. I wiecie co? Im dłużej buduję tą dzielnicę, tym bardziej sądzę, że tutaj powinniśmy puścić ten tramwaj. Nie, bo naprawdę, puśćmy go. Bo on tutaj trochę im pomoże. Trochę, bo nie jakoś tam też strasznie bardzo. Ale w tej dzielnicy potrzeba jakiegoś właśnie tego typu transportu, który im tutaj faktycznie da do przemyślenia, jak oni powinni działać. Zmienię kierunki. Dobra. No i teraz jest całkiem dobrze. I możemy naprawić naszą autostradę, którą przed chwilą rozpaliliśmy. Więc tak. Dajmy sobie prosty. I nie wiem zbytnio, jak my to zrobimy. Bo nasza siatka jest trochę przykrótka. Wydłużmy sobie siatkę, budując sobie inną drogę. Proszę bardzo, siatka wydłużona. I idziemy jeszcze raz. Czekaj, ja potrzebuję poczwórnej drogi. Dobra. Czyli powiedzmy, że jakoś stąd. Nie stąd. Czyli jakoś stąd. Powiedzmy. Co ja zmienię tutaj po prostu zakręt. Stąd jedziesz sobie tu. Dalej. Stąd. Czyli w sensie, że stąd. Będziesz tu sobie zjeżdżać. No i według mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dalej. Ponieważ to jest tylko i wyłącznie taka pseudo na razie dzielnica i ona, jak widzicie, nie ma na razie zbyt dużo osób. Ale faktem jest fakt, że tutaj to jest autostrada, która faktycznie jest w użytku. To ona będzie sobie tutaj po prostu zjeżdżać w dół. I będziesz tutaj po prostu na dole póki co. Bo ja mam przygotowany tutaj węzeł. To całkowicie inaczej będzie wyglądać.
ale ze względu na to, że tutaj się pojawiło lotnisko, którego tutaj nie miało wcześniej być, i parę jeszcze innych dodatków, jak na przykład Green Cities, to trochę się pozmienia. Więc póki co będzie tu faktycznie taki bardzo dziwny dojazd, ale będzie. No, więc to możemy sobie włączyć, Drive, czy poza. Z tej dzielnicy póki co jest kiepski wyjazd, ale no cóż, takie życie. I tutaj będzie zejście w dół, tutaj, tutaj dojście i tutaj będzie wyjście. Dobra, nie tutaj, to będzie... Nie, no, jakieś tu musimy zrobić. Proszę bardzo. I tu będzie jeszcze dojście. Tak, bo im więcej tutaj zejść tych podziemnych, tutaj... Tu jest akurat dosyć dużo tych zejść podziemnych się będzie działo, więc... Więc zróbmy, żeby jak było jak najlepiej. Tak samo tutaj, żebym nie pogardził takim zejściem, o, dokładnie. Dotąd. Dobra. To tak, mamy nasz park centralny, co jest naprawdę pewno dobrym, dużym faktem. Idą na niego już ludzie. Z tego mogę się później po nim przejść, na sam koniec odcinka. Wow. Ale mi tsunami. Normalnie zaraz... No dobra, może rzeczywiście ci frajerzy mają... Trochę gorzej. No takie. Czy my możemy jakkolwiek im pomóc? Bo wiem, że ja tutaj mam te cena, prawda, no ale... Nie, tutaj to nie ma żadnych problemów. Jedyne co, to możemy włączyć faktycznie ten, tylko i wyłącznie ten jeden schron włączymy. Nie to, nie to. O, to, proszę bardzo. Ale po to nie powinno być źle. Słuchaj, swanego, ciekawe, czy jeżeli ja mogę wejść tam do tego schronu? Ej, wy, zobaczcie, to tak ciekawie wygląda. Dobra, my sobie pójdziemy, gdzie ty jedziesz tak właściwie? Poczekajcie, bo sobie dajmy już taki chwilę upust. A, on jedzie na tej dzielnicy. Dobra, to nie. No nie, nie, zajmiemy się tym, czym mieliśmy się zajmować, czyli tym. I tak jak mówiłem przed chwilą, tu będzie nowa dzielnica biur. Po jednej stronie będą biura, po drugiej stronie będzie reszta. I jak my tutaj widzimy, już to sobie jeździ jakoś, tak? Tu jest nasz dworzec centralny. Tu będzie tak. To możemy nazwać sobie łazienki nawet, ten park. Po jednej stronie, czyli pewnie po tej, będzie hałas tutaj. Więc tu będą biura. Biura, taki ten właśnie nowy plaster IT tutaj sobie wmontujemy, tak, bo do biura mamy tylko i wyłącznie plaster IT póki co, ze specjalizacji, więc proszę bardzo. Biura możecie się budować od teraz. Póki co dam wam, no niech będzie, w sumie dam wam tyle miejsca, ok? I powinniście być tym zachwyceni. Woda. Wody wy tu nie macie póki co. Wody wam będziemy budowali tutaj, rozplanować teraz przez... całe wieki, żeby to dobrze działało. I oczywiście i tak, jak to zrobimy, to nie będzie to działało. Więc po prostu damy tutaj sobie takie rurki i tutaj to będzie się łączyć z tym. Dobra. Więc póki co jakieś tam się już coś buduje. Dobra, bardzo dobrze. I czy jakieś tutaj monumenty możemy wam jeszcze wstawić? Faktycznie. Faktycznie mamy dosyć dużo tych monumentów. I wokół tego byłoby fajnie jakiś jeszcze postawić. I ja mam jeden taki bardzo fajny. Wiesz, mamy galerie handlowe. Ale nie to. Nie to jest moim tutaj gustem. Mamy hipermarket. Nie, hipermarket to też na pewno nie tutaj. Mamy biuro rządowe. Co jest potrzebne biura rządowego? Średnie... Okej, dobra, nie. Sklep wielobranżowy. Ratusz miejski. I to jest według mnie idealny budynek. W tego typu miejscu. Proszę bardzo. 200 tysięcy trochę nie mało, ale ja szukam tutaj kina, dokładnie. Kino kosztuje... Ile to kosztuje? 110 tysięcy. Jak będziemy mieli 110 tysięcy, czyli tak właściwie prawie za chwilę, postawimy sobie jeszcze tutaj kino. Kino będzie tutaj z boku, jakoś tam sobie wmontujemy. Tak, żeby tutaj, to będzie takie nasze nowe centrum. Mogę to powiedzieć świeżo. To będzie nasze centrum tutaj. Tejże dzielnicy. I aby wam udowodnić, że to będzie centrum, to my sobie teraz wejdziemy, proszę bardzo, w dzielnicę. To będzie europejski, ale nie ten Subria, to będzie europejski, bo europejski wiemy jak wygląda i on naprawdę całkiem przyjaźnie to wygląda. Będzie recykling? Nie, to nie. Wysokie ceny biletów? Nie. Czekajcie, jakieś tutaj fajne dajmy sobie. Nowy transport publiczny? Nie, na pewno nie. Tego chyba nigdzie nie dam nigdy. Parki i rekreacje, czemu nie? Recykling, zakaz palenia, zwierzątka mogą być.
podatki. Nie. I tutaj się zaczyna. Filtracja nie. Samochody elektryczne, proszę bardzo. Zakaz silników spalinowych, proszę bardzo. Szybko odbywa obszar VIP. Piorun ochrony, tak, bo to jest centrum. Na danym obszarze wyłącznie mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą korzystać z pojazdów silnikowych. Proszę bardzo. ZHN, zakaz nie. To nie. Zakaz jazdy nie, bo tutaj nie ma. Zachęta dla rowerzystów, czemu nie. Zakaz ruchu ciężarowego, bardzo proszę. Zaawansowane budownictwo. Wydarzenia, tutaj będzie to w ten sposób wyglądać. Jak widzicie, jest bardzo dużo przepisów. Tak samo będzie z drugiej strony. I tak, ty nie masz cały czas wody, masz już wodę, świetnie. Ogólnie jesteśmy na low z wodą, z dostępnością wody. Ale akurat wodę to możemy bardzo łatwo teraz tutaj sobie pociągnąć kolejno, proszę bardzo. Mamy więcej wody. Dalej, jak jesteśmy ogólnie z recyklingiem? Bo nie wiem, czy my w tym mieście już się zajęliśmy wyrzuceniem wszystkich tego typu ustoi i stawieniem tego. No nie wiem, no bo to kosztuje 8, a nie mamy nawet 8. To może być rzeczywiście problem, leciutki. Będzie nawet nie taki lekki, proszę bardzo. Ale ogólnie tak, trochę recyklingu tutaj na przykład, to całkowicie trzeba będzie wyburzyć, żeby nie było. Żeby nie było, że ja tego nie powiedziałem, to trzeba całkowicie wyburzyć. Wszystkie tego typu budynki będziemy wyburzać powoli z naszego miasta i wstawiali ten recykling. Ale tak jak możecie się domyślać, będzie naprawdę długoterminowa praca. Dalej. Hala sportowa z siłownią. To byłby też ciekawy budynek właśnie w tego typu rejonie. Dalej, basen publiczny, oj na pewno tutaj. Ogród jogi. Mały jest. Mały, a drogi, co nie? Tak. Ponadto tutaj jakiś schron też trzeba nie postawić, ale to będzie później, bo na razie. Na razie to nie. Mówię tutaj, jak jest z naszym radiem? Tak, ja tu chyba już jestem wszędzie ustawiony z radiem. No może poza tym miejscem, ale tam na razie jeszcze nic nie mamy, więc nie. Jednostka agencja wywiadowcza. Możemy się zastanawiać. Co jest z tym tsunami? Dobra, no tutaj to zawsze to zalewa. Możemy już odbudować, bardzo dobrze. Ogólnie jak coś już jest... Słuchajcie, jak jest tsunami w naszym mieście, to ja tylko tak wam powiem, bo już jest 36 minuta, to się wszystko od razu bardzo szybko tutaj naprawia. Bo to jest akurat dosyć mało tego tsunami. Dobra, tak, ogólnie z tego bardzo dużo korzysta osób, z tego już jest trochę mniej. Z tego dwie, czyli pewnie jeździcie głównie taką kolejką, albo tym autobusem podjeżdżacie. Z lotniska tam parę osób korzysta, z tego dużo osób korzysta. Tych budynków unikatowych też, co jakiś tam jakiś przychodzi, sterowce też. I do tego parku też co jakiś czas ktoś tutaj wpadnie. Ale nie widzę zbyt dużych ruchów. Tak samo jak taksówki trzeba będzie rozbudować, bo one są ogólnie póki co nie działają najlepiej. Dobra, na zakończenie dzisiejszego odcinka. Już zakończenie, dopiero to się zaczął. Jeszcze jedną rzecz byśmy postawili. Bo tak, ogólnie tutaj nie mamy zbytnio takich tych... Coś fajnego, żeby im tutaj postawić, to nie mam tak zbytnio tego nowego bio i eko. Ale poczekaj, jak sobie wejdziemy... Bo tak, mamy nowe szkoły, to żeby nie było. Wiadomo, że mamy nowe szkoły. Ale ze szkołami też jesteśmy w miarę dobrze ustawieni już ostatnio. Komunikacja na razie nie. Chociaż... Tutaj jest bardzo dobrze ustawiona z komunikacją. Tak samo parków na razie też nie mam zamiaru tutaj wstawiać. Jedyne co, jaki park możemy tutaj postawić, takie boisko. Proszę bardzo, też macie za 4000. Ale to co bym bardzo chciał postawić, poza jakimiś kolejnymi monumentami, to są bambaje. Bo my już im tutaj wybudowaliśmy co prawda część tych bambajów, ale to jest tylko niestety część bambajów. No to oni tutaj mają tylko i wyłącznie jeden dojazd póki co. I dobra, zacznijmy od tego jednego dojazdu. Bo to też właśnie miałem się dokładnie teraz w tym momencie zająć. On się tu całkowicie zmieni. To znaczy, tu będzie zjazd podwójny z tej drogi, nie z innej, dokładnie z tej. O, dokładnie, będzie taki podwójny zjaździk. Obok podwójnego zjazdu tu będzie ścieżka szła. Tak, dokładnie. I to samo będzie z drugiej strony. Będzie ścieżka i będzie zjazd. Tam jest, w jednym miejscu będzie zjazd, w drugim będzie wjazd. Tu może być wjazd właściwie, a tu może być zjazd, dobra. I stąd, na razie to tak nie będzie dobrze jeszcze działać, ale jedziesz sobie tutaj dotąd i jedno jedzie tu, o dokładnie, i drugie jedzie tutaj dołem, pod tym, okej. Okay. I wjeżdża tutaj. I tak samo będzie z drugiej strony, tylko z drugiej strony mi się tak dobrze nie uda, ponieważ
No, sami widzicie, że tutaj jest to trochę inaczej działa teraz jeszcze póki co, ale jakby coś będzie, czemu by nie. Już takie pseudo na razie podłączymy tutaj to, żeby to miało tak mniej więcej później wyglądać. Czyli to będzie, czekaj, o, dokładnie. I tutaj będzie podłączone. I tu zmienimy kierunki, więc macie podłączenie do autostrady póki co, już takie jakie takie, ale w celu naszych tramwajów, jakby się otworzyła bardzo duża ta kolumna, tej, której nie lubię. Nasz najbliższy bambaj, jaki mamy, wejdźmy sobie na mapę bambajów, jest tu. Dokładnie tu, gdzie jest nasz tunel, ten, dokładnie. Teraz mi się telewizor wyłączy, nie mam pilota telewizora, kurczę, chwila. A tego bym w ogóle nie chciał, żeby mi się wyłączył pilot, telewizor w sensie. 40 minut odcinka, nawet nie, już kończymy. Nasz bambaj jedzie tu i zbytnio nie mam pomysłów, jakby tutaj jakiś inny przeciągnąć. Najlepiej byłoby ten bambaj, który tutaj jest, po prostu tutaj zjeżdżał gdzieś. Ale nie chciałbym, żeby jechał też tym głównym tunelem, bo on jest dla innych rzeczy. Ale dobra, niech będzie już. Będziesz jechać tędy, bo póki co i tak tutaj jest mały ruch. Jak będzie większy, to pogadamy. Proszę bardzo. I teraz tak. Mamy tutaj dwie linie. Te dwie linie będą tędy jeździć. Nie ma, że jedna w jednym kierunku, druga w drugim kierunku, bo obydwie będą jechać w tym samym kierunku. Dobra, tak. Zróbmy najpierw przystanki dla jednej, później się zamienimy w drugą. Tutaj będą ogólnie dosyć często przystanki. Tu na przykład pod ratuszem będzie. To na pewno, bo to jest w końcu ratusz. Czy gdzieś tutaj powinien być? Tutaj? Tak, ogólnie będę stawał w tych samych miejscach. Tak samo tu. No i oczywiście pod naszym tutaj dworcem, jeżeli mi się uda. No, na przykład gdzieś tutaj. I tak samo teraz przyciągniemy sobie tą drugą nitkę. O, dokładnie, to. I ty będziesz mieć w tych samych miejscach, gdzie ta linia. Bo to nie jest same autobusy, że autobus tu wiedzie, to wyminie. Natomiast tramwaj to będzie stać, jak będzie podciągnij tutaj to. Podciągnij. Tu pod ratuszem. Tu jest dużo tych budynków, to może być wysoka wartość gruntu, zaraz sobie podejrzymy. Tutaj i tutaj ostatni przycinek. Już widziałem, jakiś jechał. Jakiś tutaj już tramwaj jedzie. Tutaj nie wiem, do którego przystanku. O, do tego jedzie. Ale tak mi się wydaje, że póki co tu może nie być jeszcze tak dużo. Jeśli gdzieś jest dużo, to jest tutaj. I tu jest dużo, bardzo dużo. A, i to jedzie jeszcze w przeciwnym kierunku. Dobra, a w tym kierunku, bo widzę, bo jedzie. Dwie osoby są. Tu. Ciekawe czemu, może po prostu chcą podjechać na drugą stronę. No ale dobrze, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak jak mówiłem, zetknijmy sobie na wartość gruntu w tym miejscu. No tu jest dosyć wysoka, tym bardziej, że to jest nasze IT, jeszcze klaster. To on tutaj będzie się jeszcze lepiej rozwijać. Tą dzielnicę, tak właściwie, to sobie przyciągniemy tutaj tak trochę dalej. Proszę bardzo. Tutaj. I tutaj z drugiej strony nasze budynki mieszkalne, które będą się budować, będą samowystarczalne. Bo właśnie chciałem teraz dać im tutaj, żeby się już jakieś mogły budować, bo jest jakiś lekki popyt. Proszę bardzo. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i może zobaczymy się na live, bo dzisiaj, bo mi się nie udało. Dobrze, i proszę bardzo. Idziemy. Idziemy sobie. Zobaczmy, czy tu możemy w ogóle zejść, bo tak, bo tutaj widzę na pewno jakiś jest. Okej. To jest ciekawe. To było ciekawe, ale tutaj to już powinniśmy móc zejść. Jak tu nie zejdziemy, to już będzie dziwne. Okej, dobra. Dobra, rzeczywiście jest dziwnie. Taki tu mamy ten placek, ale jakoś tak to do końca nie przemawia do mnie. Dobra, okej. Tutaj w ogóle jeszcze deszcz zaczął padać, to już w ogóle nawet nie widzę tej postaci. O Boże, gdzie ty jesteś? Tutaj. Tutaj jest jedno miejsce, którego chciałem dojść, czyli to jest amfiteatr i tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Proszę bardzo. Dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. O, proszę bardzo. Kończymy w amfiteatrze. Czekajcie.
Jakąś fajną postać. Jest dziadek, proszę bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!